Ten. Tak, no 12 w sumie mietkami, bo tam mieliśmy przez 12 godzin jazdę wszystkimi tymi takimi najbardziej koksiarskimi Mercedesami. Interesuje mnie ten Jeep. Jeep? No, jeździłeś Jeepem. Czekaj, który, nie pamiętam, czy to był, to nie był GLE? GLES chyba, taka koksiarska wersja. To no. Był, to nie był SUV, to był ten, jak to się nazywa, crossover. Crossover i teraz bo, dobra, po, no. No, powiedz mi, ten samochód jednak jest ciężki, nie? I tak. No ma, okej, okay, ma ten duży silnik, ale wciska to jednak w takim, bo ja nigdy nie jechałem takim większym samochodem z takim mocnym silnikiem, znaczy no takimi seryjnymi samochodami, co normalnie ważą owszem, ale takim Jeepem nie, powiedz mi, ma sens ten silnik i czuć to, czy to po prostu, jakie wrażenia z jazdy miałeś takim Jeepem, po prostu dawałeś mu w komin i on naprawdę tak wciskał w siedzenie? Powiem ci tak, teraz byłem w poniedziałek, byłem u gościa w Łodzi, który ma Mitsubishi Lancera Evo 9. On ma tam 400 koni, 410 koni mechanicznych, na pewno 4 karcie. I powiem ci, że reakcja na gaz w manualu przede wszystkim jest nie do porównania. Bo tam miałeś tylko automat, oczywiście możesz sobie tryb sport wybrać i tak dalej w tym Mercedesie, nie? Ale tamten samochód, ten Mitsubishi, on waży 1400 kg, tak? Masz 410 koni mechanicznych. Napęd na 4 koła i powiem ci, że on na oponach letnich na śliskiej i troszeczkę takiej nawierzchni, można powiedzieć, zlodowaciałej dawał takie przyspieszenie i takie wrażenie z jazdy, że to jest coś niesamowitego. I powiem ci tak, w porównaniu do tego, powiedzmy, Jeepa, tego crossovera, o którego pytasz, no to tam jest tak, że samochód musi wejść na te wyższe obroty, musi najpierw zrozumieć, że chcesz jechać szybciej, i możesz rzeczywiście redukować łopatkami te biegi i wiesz, jakby szybciej wejść na te szybsze obroty, na ten zredukować bieg i szybciej przyspieszać, ale to już nie jest to samo, no jednak jeśli chcesz mieć takie fajne auto, no bo mówię tu o moich takich wrażeniach z tamtej jazdy, z tamtego... O to mi właśnie chodzi, o to pytam. Tak, i tam były tylko automaty, nie? No to tam nie było takiej frajdy. Jeśli chcesz mieć takie fajne auto do zabawy, tak, typową zabawkę, no to tylko manual. Ja jestem zwolennikiem automatów, ale no na automacie tam nie czułem tego w ogóle. To jest bez sensu. Lubię automat do takiej codziennego przemieszczania, tak. Wolałbym, w moim samochodzie nie mam automatu jeszcze, ale chciałbym mieć automat, bo wrzucanie ciągle tych biegów, jak jedziesz ciągle przez miasto 50 na godzinę, to jest wkurzające. No, i teraz pytałeś się, jak czuć tą moc. No, właśnie powiedziałeś, że waga, tak? No, przede wszystkim waga jest w tym samochodzie takim minusem, no bo tak waga jest wrogiem niestety mocy. Im więcej jest tej wagi, tym mniej to przyspieszenie czuć, mniej wgniata fotel. Tam rzeczywiście, jak on już zredukował sobie bieg, czy tam zredukowałeś łopatką i wcisnąłeś mu do końca, no to czułeś, że ten fotel jest taki nagle, jakby cię strongman przytulał, nie? Coś takiego. Dobre określenie, no. Jest coś takiego. On ma jeszcze, te Mercedesy miały coś takiego, nie wiem, czy akurat ten GLES miał, ale te, wiem, że S63 Coupé miał coś takiego, że jak się przyspieszało i jechało się dość szybko, no to na zakrętach ten fotel się tak jakby pompował, cię zgniatał, nie? No. Tak, żebyś był cały czas w jednej pozycji na fotelu, a nie tak jak w naszych samochodach, że cały czas bujasz z jednej strony, z jednej na drugą stronę, nie? Więc powiem ci tak, i był taki moment, że się tam na zamkniętej drodze, w wyznaczonym pasie, ścigaliśmy spod świateł. Był taki moment, że właśnie pojawił się mniejszy samochód z mniejszym silnikiem, lżejszy. I też nim jechałem wcześniej, to był chyba, już nie pamiętam jaka to była klasa, który to był dokładny model. I on spod tych świateł ruszył jak strzała, nie? To były sekundy i był z 50 metrów dalej przede mną. A ja tym GLES naprawdę mocnym koniem, 600 chyba, niecałe 600 koni mechanicznych, tam chyba 580 czy 590 koni mechanicznych miał. No, trochę mu zajęło, żeby się tam zebrać, ale jak już się zebrał,
przy tych wyższych prędkościach, oczywiście w granicach tam normy. Wiadomo, wiadomo. Wszystko w granicach rozumu. Wszystko w granicach rozumu, tak, dokładnie. To była niemiecka autostrada. To przy tych wyższych prędkościach było widać, że ten z większym silnikiem lepiej przyspieszał, tak? Zdecydowanie było to czuć. Tylko tyle. To był albo CLA, albo A-klasa może. Mi się też wydaje, że A-klasa... Nie, nie A-klasa, nie. A CLA może? To mogło być CLA, to mogło być CLA, no. No. Siema, Adam. Wow. Tak mogło być. I no, jeśli ja bym kupował sobie jakieś auto do zabawy, na pewno by było to auto mniejsze, lżejsze, ale na pewno nie byłaby to Honda Civic. Ale nie, bo dźwięk, no przede wszystkim dźwięk, tak. Nie brzmi to fajnie. Powiem ci, że ten, albo może byłoby to na przykład Subaru. Subaru brzmiał zajebiście i ma takiego buta, nie no, ale to jest super sprawa. I powiem ci, że ten Mitsubishi Lancer też brzmiał po prostu niezwykle. Wcale, że tak nie przeczytałem donate'a, ale właśnie tutaj chciałem dokończyć moją myśl. To możesz sobie nadrobić. Tak, mogę sobie nadrobić, zaloguję się tylko i ten. Może nie tyle co mocą, jakim momentem obrotowym legitymował się ten Mercedes? Znaczy jest... Nie pamiętam, wiem tylko tam takie moce, takie hasła to rzucali. To była benzyna, tak? Tym, dobrze mówię. Tak, proszę? To będzie miało gdzieś koło 500-600 Nm, nie więcej. Nie wiem. Czekaj, jaką jest najszybsza wśród dzięciołów? Czekaj, babcia Gandzia pyta się, co jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród dzięciołów? The fuck? Nie wiem, skąd to pytanie, no my tutaj rozmawiamy o autach. Nie możecie dawać takich pytań, jak my rozmawiamy o autach, hello? Nie mam pojęcia. Chyba jakaś toksyczna kora czy coś. Dobra, to co? Myślę, że czas zacząć wyścigi. Jakie na przykład? Wszystkie. Nie, bo wy pewnie jesteście bardzo dobrze. Zgłaszam ale... nieprzygotowanie. Ja też. Właśnie nie, Lucek. My nie jesteśmy w to bardzo dobrze. Chyba, że mówisz o ćwierćmili. Nie. Wyścigach takich, że wyścigach. No dobra, to... A jakie lubicie auto? Jakimi autami lubicie jeździć? W jakiej klasie? Wiesz co, Lucek? Ja na przykład bym bardzo chciał, jak mam na kierownicy jechać, na przykład coś S1, S2, ale możemy zrobić tak, żeby było to fair. Weźmiemy auto lidera, czyli na przykład twoje, żeby było... Ja mogę na szybko zrobić sobie samochód na wyścigi, Leo pewnie też. Tak. Ale... Słuchaj, zdecyduj ty. Dobra, auto lidera brzmi spoko. Ja bym pojeździł Koenigseggami, bo nimi się bardzo ciężko jeździ. Ojeju. No. Ale Goliata rozumiem, walimy. A możemy Goliata pojechać. Ale jedno kółeczko, nie? Że tak w sensie, tak, że... Tak, ja już jeździłem 50 okrążeń Goliata, to nie jest nic przyjemnego na dłuższą. Ty jechałeś? No. Zrobiłem. O, szacun, człowieku, szacun. 15 godzin miałem wtedy stream. Widziałem, twierdzam. Bo musiałem jeszcze ten wycik odblokować, a wtedy też tak zaczynałem, nie? Daj spokój. Damian Szymański, jesteś modem, pytasz się... posiadam swój Discord i swój serwer. Tak, ale my jesteśmy teraz u Ludzka. No. Ale on też ogarnia Discorda, wiesz? U mnie. Tego aha, się spotkam, może chce dołączyć, coś nie wiem. Dobra. A miałem też napisał, a tfu Goliata, dawaj Podlasie. Dobra, Podlasie też pojedziemy. Pojedziemy, bo ty musisz przejechać ten wyścig. To jest, ja chciałem stworzyć najgorszy, najbardziej masakryczny wyścig w tej grze, jaki jest możliwy. I zrobiłeś? Tak, pojedziemy go sobie. Dzięki za donate, Ksiwy, pozdrawiam. Bo Luka, tak? Pozdrawiam, dziękuję za donate. A jeszcze my na przykład... No. Ludzek, jeździmy na przykład Goliaty zawsze. GT3 RS Pre-Order Edition na tył napęd. No dobrze, my też będziemy jechać Koenigseggiem one-to-one z napędem na tył. Ja nie robię tak, że jak mam jakiś samochód na wyścigi, to wiecie, wśród graczy jest taka tendencja, że wszyscy robią napęd na cztery koła, nie? Mm-hmm. Nie, szanuję. Nie, tutaj. Jeśli jakiś na przykład tam Bugatti ma napęd na cztery koła, to go tak zostawiam oczywiście w standardzie, ale nie robię czegoś takiego, że na przykład biorę sobie, nie wiem, Venom GT NSA i robię mu napęd na cztery koła. Albo lepiej, Ariel Atom, napęd na cztery koła.
No bo tam nie ma nawet jak... No nie pokazują się te półośki, powiedzmy, z przodu, nie? To jest bez sensu. Mhm. No bo tam jest taka sama ta konstrukcja, samo to takie zawieszenie, brzydko by to wyglądało. No, Koenigsegg jest bardzo trudny do jazdy i tutaj trzeba cały czas praktycznie na półgazie jechać, żeby to ogarnąć. Pierwszy raz, ale fajny jest ty. Fajny koncept. On jest fajny, ale jest ciężki do panowania. Z początku mieliśmy tak ciężko z Porsche'ami, ale myślę, że ogarniemy. A właśnie, bo wy macie też mój tuning, prawda? Ty, ale wiesz co? Kurczę, ja muszę sobie zmienić biegi, bo nie mogę, nie mam na przerzuceniu. Kurczę, sorry, Lucek. Aha. Wejdę teraz w pauzę, bo ja na manualu jeżdżę i widzę, że jakoś tylko Koenigseggu mi nie przerzuca biegów. Moglibyśmy jeszcze raz ten? Tak, pewnie. Wystartujemy, zobaczymy. Nie przerzucało ci, tak? Nie przerzuca właśnie mi biegów. Mhm. I wiesz co? Ale ten jeden tu księciunio jedzie X-em jakimś. A to niech jedzie księciunio, my będziemy się między sobą ścigać. Dobra, wiesz co, ja tylko zobaczę, czy... No zobacz, czy... Czyli na razie nie jedziemy, tak? Na spokojnie. Nie, na razie nie jedziemy. Dobra. Nie, ja tu nawet... Czekaj, mogę wejść, jednak chyba mogę. No, na spokojnie. Nie wejdę, kurczę, w ustawienia... Kurczę. Bo ja muszę wejść w ustawienia sterowania. Aha. I tu no, mi nie tutaj tego nie ma. Dobra, to wyjdziemy, jeszcze raz sobie zaczniemy. Sorry, naprawdę, przepraszam wszystkich za... Nic się nie stało. Kłopoty. Kurde. Myślę, że my tu kiedyś pół godziny czekaliśmy, aż uda mi się widzów zaprosić na wyścig, bo były problemy z serwerami. No, także jak wbijemy sobie znowu, nic się nie stanie. Zawody. Pada deszcz, kuźwa i Koenigseggami jedziemy, bo ja też świetnie. Ale lubię przede wszystkim wygląd, nie? Wygląd tych samochodów jest dla mnie zawsze takim czymś, na czym ja dużo też się skupiam. No. Wiesz, dla mnie samochód, najchętniej bym chciał mieć swoją chatę kiedyś, taką, w której byłby duży salon i w tym salonie stałaby fura, nie? Ja już jestem pewien. Ale to jest zajawka dobra, no. A znam takiego kolesia. Znam takiego kolesia, który właśnie ma BMW M8. Wjechałem jak ten, jak na multikach, który ma nie wjeżdżałem. Taki gościu, który ma właśnie, chyba u niego motocykl jest tak porobiony. To jest motocykl w specjalnym stylu zrobiony, ale on sobie go postawił w domu, a normalnie taką stunigowaną ma BMW E30. Mhm. I on się też tam wystawia na różnych lejcizmach i tak dalej. Aha. Dobrze by było się z nim spotkać w końcu. I on też sobie właśnie tak porobił fajnie temacik. Ach, już dupa. Ale zamiotło. Ale dużo stratę to powoduje, to zamietnięcie, bo zanim to ogarniesz, tak. Chwilę czasu mija, nie? Mija, kurde, lepiej kupę nie czasu. Przesadzać z gazu. Ale to jest właśnie fajne, a nie, że gaz w podłogę i jadą jak wariaty. To jest fajne, no. Że każdy zakręt biorę ze strachem. No dokładnie, nie wiesz, co się stanie. Ale wiecie co, na multiku powinna być taka oddzielna liga w ogóle. I pamiętacie, jak było w Fordzie Horizon 3, że dostawało się punkty stylu, punkty czystości jazdy, tak, liczyły tak, się tak, do mistrzostw, nie? A tutaj każdy może po ścianach jeździć i wiesz, i może wygrać wyścigi mistrzostwa. No właśnie, to jest. To jest bardzo, bardzo słabe, ale też przydałoby się coś takiego, żeby było pokazane, chociażby było pokazane, kto z jakimi wspomagaczami gra, nie? Właśnie. Chociażby, żeby było, wiesz, to wyróżnione, a nie na zasadzie, że wiesz, ty masz bez kontroli trakcji, bez ABS-u, bez niczego, jedziesz sobie goły i wesoły, a ktoś zaraz, wiesz, ze wszystkimi wspomagaczami cię wyprzedza i on jest, nagle lepszy. Żebyś po prostu poczuł się troszeczkę wyróżniony bardziej, nie? Albo, wiesz, co zrobić? Po prostu jak ustawiasz zawody, żeby od razu z automatu wpuszczało ludzi. Tak. To na przykład bez kontroli trakcji, tak? No, pewnie. Wow. Dziękuję za donatik, pozdrawiam. Nikczemniku jeden. No to ale mówię wam, na połowie gazu jeździcie, bo to jak już jeździcie tak powyżej 200, to wtedy możecie się skusić, żeby... Oczywiście jak nie skręcacie, nie? Wtedy gaz do końca dopiero. Bo jak skręcacie dodacie gaz do końca, no to jest kaplica, no można... Ta gra żadnego błędu nie wybacza. Ona nie wybacza żadnego błędu. Mhm. Nie? Każdy, kurczę... Tak. Mocniejsze kopnięcie w gaz to jest jednak... To jest kaplica, no. Żałujesz. Ciężki samochód. Ja tutaj mam takiego mocnego zawodnika, Dawider właśnie jest na przedzie. Bardzo dobrze gra.
Jak widać, po załączonym obrazku. No. Bardzo. Bardzo nas odbiegł. I też ważne jest, żeby hamulca nie wciskać do końca. Można zablokować koła i wtedy jak Agera zablokujesz, no to już jest też koniec świata. Chłopaki, ale my jeździmy Koenigsegami. To co? A mówicie o Agerach. Łukasz co? Się złapał, teraz Micek się złapał, powiedział Agera. No, poważnie? Wszystko jedno, no? Agera wygląda bardzo podobnie do tego tak, One to One. Tak, oczywiście, po prostu to samo. Żarty. Do podciągnięcia wątku. Dzięki za donate. Sorki, że zablokowałem, ale nie mam tu lusterka. To nie są stare gry, żeby tam patrzeć wstecz. To ty z przodu jedziesz, ja myślałem, że to Łukasz, a to... No ja to nie, też Łukasz w sumie. A w sumie to tak, Łukasz i Łukasz, no. Nie lubię właśnie dostawać donate'ów podczas wyścigów, gdzie ręce się pocą od kontroli auta. Tak, rozprasza, nie? No nie, nie o to chodzi, tylko ja mam wyrzuty sumienia, że nie przeczytam. Aha. Ale większość widzów właśnie wie, że... No robisz to po wyścigu na przykład. Na przykład. Ale wiecie co, jest też taka metoda, żeby właśnie na wysokim biegu jechać, nie? Mhm. Żeby go trochę muliło. No tylko, że wtedy nie macie tego przyspieszenia dobrego, nie? O, ja tu za mocno przyhamowałem. Albo żeby wcześniej jeszcze bieg zmienić, jak przyspieszacie, też można. Wyjeździcie tak dokładnie, czy czasami zdarza wam się jakiś offroadik zahaczyć? Powiem ci, staram się tego nie robić, ale to Magerą to ci mówię, że jest. No jest, jest. Dzięki Bob Harley za super czat. Zgodnie z przepisami... O, to jest... O, masz zgodnie z przepisami. Kurwa. Ale się zatrzymał, ale co się zatrzymał. Stało? No ja testowałem nowe hamulce właśnie w tym Koenigseggu, wiesz? Aha. Zgodnie z przepisami, tak? Tak. O, stary, zaraz 400, ale to sunie. No, sunie ładnie. Nie ma na PS4 Forzy żadnej chyba, no, na pewno. Nie, chyba. Nie ma. Ale jazda zgodnie z przepisami mogłaby być ciekawa. Ale wiecie co, w trójce można było się tak fajnie... Ouu, kto tu się tak zmiażdżył? Ja. Ale i tak mi zahamowałeś tak paskudnie jak ja. Ja jadę prawie tam 300 na godzinę i nagle taki hamulec. Do zera? No, do zera, totalnie. Trudna jest ta gra. Ale była taka zabawa, że można było... W trójce widziałem, że się ludzie tak bawili. Że można było się zamieniać w trafiki, w sensie jak ktoś brał sobie trafika, wyłączali wszyscy sobie te hudy, nie? Wiecie, wyświetlanie nazwy gracza i tak dalej. Tak, tak. I brało się takie samochody, które też były w ruchu ulicznym, nie? No. Tutaj niestety nie mamy w tej grze na przykład Volkswagena Bory, która też sobie tutaj jeździ. Trochę szkoda, nie? Mhm. Więc ciężko by było to ogarnąć, zorganizować, żeby zrobić taką zabawę, bo wtedy można się wtapiać w ruch uliczny. I ktoś to musi odgadnąć, którym, czy ty jesteś właśnie ruchem ulicznym, czy nie. To jest dobre. Powiem ci, ostatnio z chłopakami bawiliśmy się w Hide and Seeka. Zrobiłem sobie golfa, pomalowałem go idealnie jak te golfy trójeczki, które sobie jeżdżą. Tak? Tylko tablica rejestracyjna mnie sprzedała, bo nie założyłem tablicy. Ale wiesz co, te samochody ruchu ulicznego mają też trochę mniej szczegółów. Tak, uważam. Te modele nie są aż tak dopracowane jak te modele, którymi jeździmy. Tak. Nie, po to, żeby nie obciążać procesorów konsoli czy komputera, nie? No. Siema, łyba. Czemu twoje oczy grfawią od tej prędkości? Nie wiem, o co chodzi. Za wolno? No staram się, wiesz, nie wypaść. To jest ciężko o tym samochodem, naprawdę. Jest moc, jest tylko petarda, nie? Jest masakra. Masakra. Ale ja właśnie chciałem się pościgać tak ten... z jakimiś koksami. A ja widzę, że wy macie taki mój poziom, bo Dawida na przykład u mnie w ekipie to jest tak, jak ja bym... nie wiem, jak to porównać. Ja jak z nim gram, to czuję się, jakbym dopiero przyszedł do jakiejś pracy, a on był już kierownikiem, nie? Znaczy, ja ci powiem, tak? Mam też podobnie tak w klubie, dlatego dla zasady z klubowiczami nie jeżdżę tych... nie ma się co domować, nie? Dokładnie, tak jak mówisz, na przykład ten Dawid od ciebie z ekipy, tak? No jednak tak mocno odstaje i... Ja on do niego prawie minutę. Tak, że ja ci powiem stary, że to aż wstyd jest nieraz, dlatego po prostu... Nie, ja właśnie lubię z nim jeździć, wiesz, lubię z nim jeździć, bo na multiki sobie razem gdzieś tam jeździmy czasami
i wtedy no to różnie bywa. Czasami on nie jest tym najlepszym, bo albo weźmie sobie złe auto, albo no ktoś go tam pospycha i też mogę się dużo od niego nauczyć, bo on bardzo dużo gra i bardzo dużo jeździł i w trójce był zawsze dużo lepszy. A ja się mogę dużo od niego nauczyć, też dzięki niemu na przykład nie używam tych strzałek wspomagających na skrętach i wszystkie te kontrole sobie powyłączałem. No jedyne co mam włączone, no to ten tryb jazdy normalny, ten arcade'owy, bo na tej symulacji mi na padzie było ciężko. No i tyle, i tak gram i mam z tego satysfakcję, że jakoś te samochody mniej więcej opanowuję. A to widać też bardzo dobrze, jak ścigasz się potem na multiku i widzisz, że gracze jeżdżą na te zakręty, no wiesz, na pełnym gazie, nie zbaczają w ogóle na to, żeby zahamować albo żeby opanować samochód. Ja jestem ciekawy, co by było, gdyby do Forzy dodali możliwość ustawiania także wspomagaczy przy mistrzostwach, nie? Że nie byłoby ABS-u i trakcji. Co by się z tymi graczami na zakrętach działo? No właśnie, no albo właśnie. Przy starcie, nie? Wiesz, umówmy się, po prostu to jest arkadówka z ambicjami jakiegoś tam symulatora, ale... No tak. No to jest właśnie... Mnie też naprawdę to irytuje, jak... No właśnie to samo, co ty powiedziałeś, nie? O, wyścig się kończy, czekaj, 3, 2, 1... Jest, wygrałem! Nie wiem.